gdzie Mieszkiewicz się nazywał. Liczył lat 20 parę. W młodym wieku okazywał, jak czcić ojczyznę i wiarę. Mieczysław miał na imię, pseudonim Rój. Konspiracji poświęcił młodzieńczy wiek swój. A gdy żegnał swą matkę i opuszczał jej progi, matka pytała, synu mój drogi, dokąd to ciebie Pan Bóg posyła? Ja się o ciebie będę martwiła. On odrzekł wzruszeniem, mamo kochana, do walki mnie wzywa ojczyzna znękana. Idę walczyć z komuną i reżimem haniebnym. Do tego celu jestem ojczyźnie bardzo potrzebny. Rozstaniem z matką był on wzruszony. Odchodząc od niej, rzekł pochwalony. Zostań się z Bogiem i bądź mi zdrowa. To były jego do matki ostatnie słowa. W lutym 1945 roku, czyli około miesiąca po rozwiązaniu AK, następuje formalne ogłoszenie istnienia Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Wchodzą te części struktur narodowych konspiracyjnych, które działały w ramach AK. Od 1942 roku to była Narodowa Organizacja Wojskowa, a od roku 1944, od marca, Narodowe Siły Zbrojne, ta część, która scaliła się z AK. Przyciągają do siebie, co jest bardzo ciekawe, dużo struktur lokalnych poakowskich. Tworzy się nowa, potężna, bardzo prężna organizacja, która głosi walkę z komunizmem. To nie jest tak, że Polska roku 45, 6, 7 wychodzi ze zgliszcz, odbudowuje się, Polska Ludowa rośnie, budujemy huty, odbudowujemy fabryki, bo równolegle obok tego procesu, który był, trwał i tego negować nie można, jest cały czas atmosfera represji. Ludzie, którzy rozpoczynali działalność wtedy tzw. drugiej konspiracji niepodległościowej, czyli tym razem przeciwko komunistom, mieli świadomość, że to będzie na rok, dwa, nie więcej, może trzy. To nie są ludzie, którzy są żądni krwi i walki. Oni wychodzą do lasu, uciekają do lasu, bo muszą. Dałem rozkaz rozbicia więzienia w Krasnosielcu. Dałem, dlatego że tam Polaków było 40 parę. Bitych, katowanych, wywożenych już tam przedtem, wywieźli pewnie 30 czy 40 na Sybir, cholera. A co ja mam czekać, że tych będą wywozić? Sami wnioskowaliśmy do Borodzicza, że dowódco, dobrze byłoby, żeby dowódco tej akcji był. Pogoda na 3 dni przed akcją wziął przepustkę z jednostki wojskowej z Modlina i mieliśmy dokonać odbicia 1 maja. Zgodnie z planem ja od razu wartownię zdobyłem ze swoją grupą, klucze znaleźliśmy i od razu natychmiast do więźniów wypuściliśmy więźniów. Pamiętam pierwsze wrażenia tych więźniów, którzy wyskoczyli od razu pod znamię Jurand, Sęp, tam Ostoja i tak dalej, wszyscy biegną, całują się ze mną, od razu krzyczą, dajcie broni, wyrywają nam broń, bo chcą bić tych wszystkich ubowców. Tworzyła się taka komisja, taki sąd, i wydali wyroki śmierci dla 2 osoby, które najbardziej torturowały, były te 2 osoby największymi sadystami i wyroki na tych 2 tam w tym lesie zostały wykonane. Zapadła decyzja okręgu, żeby stworzyć partyzantki powiatowe i dowódcą tych wszystkich partyzantek powiatowych miał być Pogoda, ale podlegał Borodziczowi. Likwidowaliśmy wszystkich ubowców, którzy nieprawda mordowali, którzy nieprawda sekretarzy partii. Szczerze, walka była na śmierć i życie. Nikt nie wspominał, żeby tam niszczyć Żydów. Absolutnie, w ogóle nie było mowy o tym. Tylko zdrajców. Zdrajców, a nie Żydów. A jeśli byli i Żydzi zdrajcami, to się nie wybierało. Wyszło zarządzenie od Borodzicza, żeby rozwiązać grupy leśne. Rozwiązać, bo szkoda ludzi. Roman Dziemieszkiewicz zginął przypadkowo w Ciechanowie, on przyjechał do swojej rodziny z Wrocławia i tam zabili go Rosjanie. A brat jego, Mieczysław Dziemieszkiewicz, on jak się dowiedział o tym, że jego brat został w taki sposób zamordowany w Ciechanowie przez Rosjan, powiedział, że będzie mścił swojego brata, bo nie może się z tym pogodzić. Uciekł z oficerskiej szkoły, zorganizował oddział leśny i walczył z poświęceniem swojego życia o niepodległość Polski.
Rój przyrzekł pomścić śmierć prawych kolegów i starszego brata, których mogiły trawa porastała. Każdą noc jego kwaterą inna była chata. Haniebna bezpieka nieustannie go ścigała. Lecz Rój nie drżał przed atakiem dzikich hord nawałów. Nie jeden komuch od strachu umierał, słysząc echo jego celnych strzałów. Historię Roya można podsumować w sumie bardzo krótko. Był to człowiek, który wyrósł w atmosferze walki, bo on jako bardzo młody człowiek, gdy wybuchła wojna, stykał się przez starszego brata z wojną, z konspiracją, z Polską podziemną od samego początku. Był w jakiś sposób przez tego brata chroniony, odsuwany od organizacji, jak najdłużej, ile się tylko dało. Gdy zginął Roman Ziemieszkiewicz, pseudonim Pogoda, to w jego rolę wchodzi natychmiast Rój, jego dużo młodszy brat, który żyje pod ciężarem legendy swojego brata. Zaczyna u komendanta okręgu, kapitana Zbigniewa Kuleszy-Młota, jest w jego ochronie, w jego sztabie. Następnie już otrzymuje własne zadania, własne grupy bojowe. To jest okręg Mazowsze Północne, to jest 16 okręg NZW. W konspiracji zajmowałem się przede wszystkim informacją, no ktoś by powiedział propagandą. Uważałem i uważam, że walka zbrojna jest tylko w pewnych momentach niezbędna, konieczna, kiedy chodzi o samoobronę. W innych jest szkodliwa. Żadnej ideologii nie można zabić kulą. Trzeba go pokonać jego własną bronią. Myśmy nalepiali te ulotki na wagony, w pociągach, na domach wiejskich. Przeciwnik widział, że wszędzie są, że tutaj biało jest. Na tym terenie działało nas kilka, było grup, ale podporządkowani byli Młotowi. Czyli pod bronią w tym czasie było ponad 600 ludzi, pod bronią tylko, niezależnie od parę tysięcy ludzi było związanych z konspiracją. To była tak zwana Republika Kurpiowska. Tam Urząd Bezpieczeństwa i inne podobne organa OMO to były nasze najczęściej. Te, które nie były nasze, to były rozbijane co kilka dni. W nocy ojciec przychodzi do mnie i mówi, że przyszli i są zakwaterowani w stodole i trzeba rano przygotować im śniadanie i podać. Spali w tym w zasieku, no wyszli potem tam na klepisko to śniadanie i rozmawiałam z Rojem, który taką historię mówi, proszę pani, będzie odpust na świętym miejscu, to jest też tam gdzieś w Przasnyskim i ja tam będę miał kazanie i zapraszam panią. Niech się pani nie obawia, włos z głowy pani nie spadnie, to znaczy tak żartował. Wtedy z tym Rojem było jeszcze pięciu, byli wszyscy w mundurach Wojska Polskiego, czapki, rogatywki, karabiny mieli, czyścili tę broń po posiłku. Ryngrafy nosili z Matką Boską Ostrobramską. I na lewym ramieniu napis śmierć wrogom ojczyzny chyba. Śmierć wrogom ojczyzny, takie hasło rzucił, lecz tułaczy poniewierki do matki nie wrócił. Ojczyźnie oddał całe swoje serce, dla niej spędził młode lata w tułaczej poniewierce. Nieraz leśne runo pościelą mu było, nieraz leśne bagno od śmierci ukryło. Następuje fala ujawnień. Jest to ostatnia tak zwana amnestia komunistyczna, to jest luty 1947 roku, gdzie ci ludzie w lutym, w marcu, w kwietniu mogą z konspiracji jeszcze, jak im władza komunistyczna deklaruje, bezkarnie wyjść, czyli wyspowiadają się ze swoich grzechów, opiszą swoją działalność, władza im daruje i to jest tak zwana amnestia. Napisane dosyć syntetycznie. Dane personalne, wszystkie były zgodne z rzeczywistością. Funkcje wydawane, pisemka, ulotki, no i działalność oraz
uzasadnienie walki podziemnej. Zaznaczyłem jeszcze jedno, że wyjeżdżając z podziemia wydałem rozkaz pozostania w lesie. To, co napisane było w oświadczeniu, dawało mi wolną wolę obrony ich, a nawet obowiązek. Miałem otwartą drogę. Wtedy stawałem tak, wydałem rozkaz, bo nie wierzyłem, że was uniewinnią od tych czynów, że was w końcu wsadzą. Przestrzegałem was, abyście mimo to poszli na ich wezwanie. Tu uzyskiwałem argumenty. Tu zachowywałem jakoś prawdę. To nie było ujawnienie, tylko wyjawienie, nie? Bo oni chcieli, że jak ujawnienie było, żeby oni wszystko powiedzieli, no potem powinni chyba panowie powinniście wiedzieć, żeby wszystko powiedzieli, co oni działali. No a przecież tak nie powiedzieli wszystkiego, prawda? Ale ten powiedział to, pan powiedział tamto, a tamte, a później wszystko wiedzieli, nie? Rój należy do tych niezłomnych, którzy po pierwsze komunistom nie wierzą, po drugie uważają za nieetyczne wychodzenie z lasu, bo przecież zostaje ludność cywilna, którą oni muszą chronić. Tworzy się druga komenda NZW, zostaje wybrany w sposób demokratyczny w tajnych wyborach zastępca dotychczasowy kapitana Zbigniewa Kuleszy Młota, Jan Kozłowski, pseudonim Las. Ta komenda trwa do czerwca 1948 roku, gdy na skutek zdrad i wsyp zostaje zdekonspirowana, rozbita w walce. Część tych ludzi jest aresztowana, następnie otrzymują wyroki kary śmierci. Te wyroki są wykonane. W całym moim śledztwie, gdzie sądzono i skazano co najmniej kilkuset moich żołnierzy, którzy byli ze mną w moich oddziałach, nie byłem świadkiem ich sprawy. Nigdzie mnie nie wzięli. Nawet na słynny proces Lasa, tego z grupy Wileńskiej, nie zabrali mnie na pokazówkę do Ostrołęki, bo wiedzieli, znali moją odwagę, że ja będę bronił i bronić umiem. Odbywały się te sądy takie, pokazówki takie, prawda, trójka tych sędzia i kto tam jeszcze, nie wiem, no, ławnik czy jak tam, no w każdym razie to trzy osoby. Wyjeżdżali i to w terenie przeprowadzali, najczęściej były te kary takie, kara śmierci. I wracając, taki właściwie jakiś prokurator chyba wracał pociągiem do Warszawy i tu w Gołodczyźnie zatrzymał Rój pociąg. Wydostał go z tego pociągu ze swoją grupą, przeczytał wyrok, no i wykonał. Ma na koncie bardzo spektakularne akcje, bardzo odważne. Planuje, przygotowuje i wykonuje akcję na generała Jaroszewicza, jednego z wiceministrów obrony narodowej Polski Ludowej. Zasadzka, którą zrobił na generała Jaroszewicza, spóźniła się dosłownie o kilka minut. Przypuszczam, że znając jego brawurę i sposób działania, gdyby samochód najechał o takiej porze, o jakiej powinien najechać dokładnie, to Rój wsiąłby do niewoli Jaroszewicza i prawdopodobnie by dziesiątki czy setki ludzi jeszcze z więzienia uwolnił. Ta konspiracja trwa do sierpnia 1949 roku, czyli ponad rok jeszcze pod komendą Dęba Babinicza, gdzie Rój odgrywa coraz większą rolę, jest komendantem powiatu, ma grupy operacyjne pod sobą, które dokonują licznych akcji, jest wyróżniającym się żołnierzem i funkcyjnym tego okręgu. Na skutek kolejnych zdrad i wsyp organizacyjnych komenda Babinicza jest rozbita i wtedy w to miejsce wchodzi Rój. Rój jest ostatnim komendantem okręgu 16. Z oddziałem przyszedł tutaj do mnie. W 1948 roku byłem tutaj właśnie tym kwaterie mu jem dawałem, kwatermistrzem. Przed każdym posiłkiem to mówił baczność. Stawało wojsko i do modlitwy, takie krótkie ten. Zmówili modlitwę i dopiero do obiadu. Po obiedzie tak samo. Był taki moment, już kiedy tu wojsko KBW to bardzo często chodziło. I przewracali tu w budynkach, rewizje przeprowadzali. I ten jeden w stodole, drugi w oborze, trzeci na oborze. Dziesiąty tam na strychu, a jeden jeszcze co chce powiedzieć. Wziął mnie i tak od razu na mnie mówi, ty, a jak ten Rój wygląda? A ja bez namysłu, Rój? A to mówię, zależy od pogody.
Jak to od pogody? Mówię, bo jak deszcz pada, to jest zły i miodu się nie podbiera, bo wtedy może pogryźć. Tak? Ale mówi, ale mnie, to co ty mówisz? Ja mówię, no ja mam na myśli pszczoły. Mówię, bo tu dziadek ma kilka roi. Mówię, nie jednego, bo kilka roi ma. Tam, ale to mnie nie o pszczoły chodzi, o tego chłopa. Mówi, co do was przyniosłem? Nie, mówię, to ja... mówię, chłopa o takim nazwisku to nie słyszałem i nie widziałem. I później jak przyszedł trój, ja mu to opowiadam. Mówi, ale dzielny z ciebie chłopak, aleś dobrze zdał egzamin, ucałował mnie. I jeszcze mówi, no, mówi, jak zwalczymy komunę, to was do złotych ksiąg zapiszę. O, za to. Chodzą w mundurach cały czas. Nie ma tak, że siedzą w jednym miejscu zbyt długo. To jest na ogół jedna noc, jeden dzień, żeby nie zostawiać za sobą zbyt dużo śladów. Stale się przemieszczają, ale te miejsca są przygotowywane wcześniej. Czyli jeśli grupa roja gdzieś idzie przez jakiś teren, przez kilka powiatów, to nie jest tak, że przypadkowo gdzieś trafiają, szukają dla siebie miejsca. Oni dwa dni wcześniej wiedzą, gdzie pójdą, mają kilka miejsc do wyboru, żeby miejscowi nie wiedzieli, gdzie oni akurat będą. I w ostatnim momencie rój decyduje, idziemy na przykład tu, 2 kilometry w tą stronę, czy 5 kilometrów w tą stronę. To on jeden wie, gdzie będą, gdzie spędzą noc i skąd następnie rano znikają. Tygrys, brzoza, pilot, tych to najbardziej, to ci mi się utrwalę w pamięci. Brzoza, a nazwisko Niski Józef, to on nawet... On chyba przewidywał, że zginie, bo jeszcze będąc w oddziale, to dał znać rodzinie, żeby postawili figurkę na jego pamiątkę. I ja tą figurkę widziałem. Tam jest jego zdjęcie na tej figurce, to już w tamtych latach. Z napisem ku pamięci zaginionemu Józefowi Niskiemu. Pilot to ja to tak go określam osobiście, że był jak gdyby jego sekretarzem. Bo on pisał na maszynie, ten pilot. I jakie tam relacje mieli w wojsku, to on często mu dyktował, a ten pisał. Gdzie mieli jakąś potyczkę z wojskiem, czy tam z inną, to czerwoną mafią, to dla mnie to była uciecha, jak ich tam nabili. Mówię, a dobrze, a udało się, a oni wyszli zwycięsko. Ja tak jak przyszli, to ja spałem na łóżku tego. Ojciec zaraz ich puścił do drugiego pokoju. Z nimi porozmawiał, bo ojciec się bojał, że ja czasem nie poszedł. Z bratem to nawet nie wiem, czy widział, czy nie widział, bo dziale roja był, później z pilotem. Pilotem zginął w Popowie. Tu było pewno ze 6 000 wojska. Obtoczyli całą wieś, tu Popowo. Zatrzymali mnie. Pytają mnie się te wojsko, gdzie jadziesz? Ja mam radełko, jadę tutaj, mówię do stryja, wyradlić kartofle w konie. Kładź się tutaj do okopu i leż. Położyłem się, leżę. Te konie stoją, samolot chodzi, no i strzelanina. Ja tylko ciu te kulki tam tego. A ja w tym momencie skoczyłem na wóz i przyjechałem do domu. No i ojcu mówię, że taka i taka sprawa. A ojciec powiedział, już po cześćku. Było to. Ojca od razu aresztowali i im się pytali, czy pan chce wziąć syna, czy my mamy pochować. Mówi, jak pozwolicie mnie wziąć, to ja wezmę. I pochowam ja. Takich się nie oddaje. Wojsko było wieczorem i odeszło. I ojciec jeszcze odprowadził mnie. A rój przychodzi. Był dobry zmierzch, ale nie jakaś późna noc. I on zawsze mówił, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A mama, świadoma tego, że tu wojsko dopiero odeszło, strasznie się przelękła. I krzyknęła, o Matko Boska. A rój mówi tak. Pani Świątecka, co pani się tak zlęka? Co pani mnie nie poznała? Mama się bardzo bała i cała się trzęsła, tak jak ktoś, kto jest chory na Parkinsona i tak bardzo potrząsa się. Ale mówi, czy pani coś przewiduje? Mnie się wydaje, że jemu to się udzieliło i że on był taki przestraszony, przerażony, a taką wielką moc to widział właśnie w Bogu.
taką wie, o, on tak jakby, jakby taki był już sam, taki był załamany. I dlatego mówi, pomódlmy się, pomódlmy się. Takim ja pamiętam, ja słyszę jego głos, mówi, to pomódlmy się. Ale mówi, co się stało? Pani przecież nigdy taka nie była. Odmówmy modlitwę pod twoją obronę. No i on pierwszy, no razem wspólnie z mamą, odmówili tą modlitwę. Ale mówi, słuchajcie, przecież my też jesteśmy ludźmi, mówi, to przecież też musimy gdzieś być, bo to jest normalne, no, że mówi, to gdzie my mamy pójść, mówi, no wszędzie jest niebezpieczeństwo, ale my też jesteśmy ludźmi, tak jakby z drugiej strony, tak jakby chciał taką litość wzbudzić, żeby go, żeby nie bać się, a jednocześnie przyjąć, że jeżeli się coś stanie, no to żeby to wspólnie się stało. Nie zabił swojej ojczyzny, co matką mu była. Zdradziła go dziewczyna, co mu bliską była. Alina haniebną zasadzkę zgotowała, spiskując z bezpieką na śmierć go wydała. Ta dziewczyna go zdradziła, bo jej rodzice obydwoje siedzieli we więzieniu. On jej ufał, bo ona mu się przyznała, że jej z bezpieką współpracuje, to ona mu się przyznała. Przyjechała właśnie i wstąpiła do sąsiadki. I tam był jej brat. I mówi, jedź, mówi, są chłopaki, trzeba im coś zrobić, jeść. A ona już była z bezpieką umówiona. Poszła na, do Gzów. Ona zadzwoniła, że prawdopodobnie powiedziała, że ten komendant tam prawdopodobnie chciał sam, może ja sam. Nie, ja sama, z szefem UB. Tylko powiedziała, są dwóch. Obudzony tej nocy strzałów echem, wybiegłem na podwórze z zapartym dechem. Serce uderzało z tajemniczą siłą, jakby umierało i znowu ożyło. Ujrzałem wówczas błysk rakiet i wiszące w przestworzach pochodnie, które zwiastowały tę ponurą zbrodnię. Nie miałem na pomoc żadnego sposobu, żeby rój tej nocy uniknął grobu. Ogarnięty trwogą, na rozwój wydarzeń patrzyłem z daleka i drżałem o życie tego człowieka. A gdy zgasły światła i umilkły strzały, powróciłem do domu, wstrząśnięty i oniemiały. Nazajutrz o poranku spotkałem przechodniów w smutnych nastrojach. Wówczas dowiedziałem się o śmierci komendanta Roya. Wiemy, że został wydany na skutek zdrady, że jest już z ostatnim swoim wiernym żołnierzem Mazurem we dwóch, że się bronią przez wiele godzin, że obława licząca kilkuset funkcjonariuszy MO, UB, wojska, KBW ich otoczyła, także nie mieli szansy wyjścia i że obaj giną w dramatycznych sytuacjach. Rój prawdopodobnie został dobity przez swojego podwładnego po odniesieniu ciężkich ran, a jego podwładny Mazur wystawił się po prostu na strzały po to, żeby zginąć, nie oddać się do niewoli. Jeszcze po śmierci Roya ubowcy go się bali. Tam, gdzie poległ śmiercią żołnierza, tresowane psy posłali. Lecz psy, jakby na przekór zbrodniarzom, smutek wyraziły. Zamiast biesiady nad jego trupem, żałośnie zawyły. Wówczas ubowcy podjechali z krzykiem i martwe ciało ciągnęli gazikiem. Dla nas się świat zawalił jak gdyby, no bo to się już wszystko skończyło, powiedzmy. To, na co oczekiwaliśmy, coś takiego najlepszego, co się może stać, że ciągle się mówiło, że to tak krótko, że to już szybko będzie, że to tak krótko, że to coś nastąpi bardzo dobrego, że to będzie wszystko inaczej, że nie będziemy się ukrywać, że nie będziemy się nikogo bać, że to już dla nas wszystko zakończone. Myśmy to rozumieli bardzo dobrze, tylko że to już w ogóle w Polsce coś się zakończyło. Było trzech synów. Roman, Mieczysław i Jurek. Dwaj zostali zamordowani w walce już po wojnie, podczas terroru stalinowskiego. Trzeci syn, Dziemieszkiewiczów, Jurek, schwytany, dostał wyrok
7 lat. To był młody chłopiec, on mógł mieć w tym czasie chyba 16 lat najwyżej. Nigdy mi nie opowiadał o swoich braciach, o historii swojej rodziny. Może dlatego, że byłem małym dzieckiem, prawda? I nie wychodzi może z tego założenia, że nie zrozumiem tego. Najpierw więzienie, potem kopalnia, potem kłopoty chyba z pracą. Wiem, że były rozmowy takie, że jemu nie tak łatwo jest pracę załatwić. No dobro, byle jako pracę śmieciarza czy tego, to może i łatwo, ale dobrej pracy, prawda, trudno załatwić. No i potem te podrzucenie tej broni. Podejmuję pracę w zamborskich zakładach przemysłu bawełnianego jako mechanik. Ktoś podłożył broń do szafki w pracy. No i w Białymstoku odsiadywał karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Był kiedyś napad na bank w Warszawie i oni aresztowali, znaczy zatrzymany był ten mój wujek, że ma jakiś związek z tamtym napadem na tego. Oczywiście to była nie tego, ale w każdym bądź razie on był jakby na celowniku, że jeśli gdzieś coś się działo, no to on wchodził w rachubę, że może to zrobić. Było to 4 grudnia 1969 roku. Przyszliśmy do mieszkania. Była to godzina około 23. Położyłem się spać. Tata jeszcze siedział przy stole. Coś tam czytał chyba. Obudziłem się rano, 5 grudnia. I zobaczyłem, że tata leży przy drzwiach, ale jako małe dziecko tak sobie nie skojarzyłem. No, myślałem, że może położył się na podłodze i obudziłem się ponownie za godzinę czasu i vis-a-vis mojego łóżka stał telewizor, stała szafka, na której stał telewizor i zauważyłem odbicie ojca w szybie tej szafki, prawda? I patrząc w to szkło, zauważyłem nagle, że tata leży przy drzwiach i sznurek odchodzi od szyi do klamki. Wtedy zerwałem się, zobaczyłem, że tata wisi na klamce. Ja uważam, że gdyby ojciec miał popełnić samobójstwo, to nie robiłby tego w mojej obecności. Nie mogą zbrodniarze bezkarnie ujść sprawiedliwości za bolszewicką hańbę, za mordy i nieprawości. Świadkowie setek strzałów i świateł pochodni jeszcze dziś mogą zaświadczyć o tej ponurej zbrodni. Jak powstała już Solidarność, zaproponowałem, żebyśmy jego śmierć tu uczcili, ponieważ pochodził z innych stron, ale w naszej wsi zginął, tu wieś kościelna, no i wielu się to podobało, no i powołaliśmy komitet organizacyjny i pobudowaliśmy tą tablicę na kościele. Liczyłem na to, że tu wystąpią może harcerze. Przygotowałem, właśnie sam ułożyłem wiersze o nich. No ale ponieważ nie było takich tych harcerzy, prawego ducha tutaj nie znalazłem. Jeden tam może by się tu znalazł, ale to jeden to za mało. Pomny testamentu tego oficera, narodzie, Polaku, upomnij się o prochy wielkiego bohatera. Czas zmusić zbrodniarzy, żeby ujawnili, gdzie po śmierci ciało komendanta ukryli. Już niemal pół wieku śpi w nieznanym grobie. W testamencie zostawił pamięć o sobie. Niechaj ta pamięć trząśnie nieczułym sumieniem świata. Zawoła o pomstę do nieba i ukaranie kata.